Gość Radia Jard. Doktor Ewa Tokajuk, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, prorektor do spraw współpracy i rozwoju. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Mówi się, że kiedy Stany Zjednoczone kichają, Europa choruje, a w USA mamy gorączkę już powyborczą. Europejska gospodarka zachoruje? Najpierw chyba odczuje to amerykańska gospodarka. My oczywiście pokłosiem jak najbardziej też, aczkolwiek czekamy. Czekamy tak naprawdę na reakcję rynków, ponieważ przez długi czas patrzyliśmy na walkę wręcz, powiedziałabym. Wydawało się dwóch gigantów, chociaż ten jeden, Donald Trump, który mówi się, że już wygrywa te wybory, miał niezły oręż za sobą, bo miał rynki finansowe w postaci bitcoina, miał najbogatszych ludzi. Elona Muska chociażby. Dokładnie, Muska, który rozdawał miliony. I my musimy odczuć dzisiaj tę reakcję. Musk będzie musiał zarobić to, co rozdał. Powiedziała pani, że nie wiadomo jeszcze, jak zareagują rynki, a sprawdziłem, dolar podskoczył. Tak, on się umacnia, ale to jest naturalne. To jest chwilowa tak naprawdę zmiana, więc nie liczmy na to, że ten dolar będzie się umacniał dalej. On i tak jest walutą, która, ja bym powiedziała, że jest bardzo stabilna. A czy pani przewidywała taki wynik wyborów? Bo raczej wszystko wskazywało na to, że to Kamala Harris ciągle w sondażach troszeczkę wyżej jest niż Donald Trump. Prawie wszystkie sondaże, prawie wszystkie notowania jednak pokazywały przewagę Kamali Harris. I faktycznie chyba nawet Europa oczekiwała takiego wyniku. Wszystkim się to podobało i tak naprawdę ta retoryka była nakręcana w kierunku jej zwycięstwa. Ja jako politolog starałam się śledzić sondaże i zauważyłam jedną rzecz. Coraz częściej w ostatnim czasie pojawiały się informacje, że bardzo wiele osób nie chce udzielać odpowiedzi. I jak pojawiły się informacje, że 1 na 10 osób udziela odpowiedzi, to już mi się zapaliło czerwone światełko, jeżeli nie chcą mówić, a najczęściej nie chcą mówić, na kogo będą głosować, jeżeli ta osoba jest kontrowersyjna. Wiadomo, że przy tej dwójce kontrowersyjny najbardziej był Donald Trump. Więc ja już wtedy też mówiłam, że pomijam kwestię, czy świat jest gotowy na kobietę prezydenta największego mocarstwa, bo ja nie mówię ogólnie o prezydencie. Tutaj jednak różne były przewidywania. My trochę czekaliśmy. Ja jako kobieta też chciałam zobaczyć na tym najwyższym stanowisku kobietę, a jeszcze jak się okazuje kolorową, to już dodatkowo dodawało takiej specyficznej rangi, ale te sondaże, które właśnie były takie niepełne, one od razu im pokazywały, że raczej ten wynik nie będzie taki. Zdecydowanie nie doszedł. Szacowanie wyniku Donalda Trumpa. Sondaże sprzyjały, jak mówiliśmy, Kamali Harris, innym razem Donaldowi. Taki moment był, że Donald Trump też tam gdzieś przynajmniej równał. I po jednej stronie i drugiej, tak jak pani wspomniała, giganty, rzesze celebrytów. Kto pani zdaniem ma lepszy program gospodarczy dla nas, dla Europy, dla Polski? To były dwa różne programy, dlatego że to są dwie różne partie i tutaj się tak naprawdę nic nie zmienia. Donald Trump program ukierunkował bezpośrednio na obywateli swojego kraju. On kierował bezpośrednio do nich. Nie mówił o kraju, mówił o ludziach. Mówił o tym, że im ma się żyć lepiej. Oni mają być bogatsi. Oni mają czuć się bardziej bezpieczni. We the people. Yes. Ale Kamala podkreślała, że ta Ameryka jest silna, że ona zadba o Amerykę i okazało się, że dotarcie bezpośrednie przyniosło lepszy efekt. Ludzie chyba coraz mniej chcą słyszeć ogólniki, że kraj. Oni chyba wierzą. Amerykanie, tak mi się wydaje, że wierzą w to, że Ameryka jest mocna. Poza tym jednak wojna w Europie i te dość duże wydatki, które były i dalej twierdzenie, że Ameryka musi pomagać, żeby tę sytuację stabilizować, chyba nie wszystkim się podobała, bo tu my nie mówimy, że Ameryka stanęła przeciwko. Nie, bo widzimy, że te różnice nie są aż tak duże, chociaż w sondażach były jeszcze mniejsze. Ale też pamiętajmy o tym, że to nie tylko Donald Trump wygrał, ale też Izba Reprezentantów, Senat został również utracony przez demokratów. Tu już nie będą mieli większości, więc tak naprawdę władza przychodzi w jego ręce. Wspomniała pani o wojnie w Europie. Właśnie, co w takim razie z drogą Ukrainy do NATO? Myślę, że to jest bardzo długa droga i o jeszcze ile się wydłuży? Jeszcze się wydłuży. NATO nie jest gotowe na Ukrainę, a dzisiaj to w ogóle nie może. To w ogóle nawet nie ma mowy, dlatego że pierwszy element, który jest związany z NATO, że wszyscy członkowie muszą bronić członka, ale Ukraina jest w stanie wojny, więc w tym momencie oznaczałoby to, że my się godzimy na wojnę z krajami NATO. a tego nikt nie zrobi. Na to sobie nie pozwoli. Tyle, że niejednokrotnie słyszeliśmy z ust Donalda Trumpa, że on ma świetne relacje z Rosją, że on zna polityków, umie z nimi rozmawiać, oni go słuchają. Ja się boję jednej rzeczy, że Donald Trump będzie jak najbardziej dążył do pokoju. To jest prawda. I to jest dobre. Tylko że będzie dążył do pokoju trochę kosztem wszystkich. To znaczy, ja się boję tego, że ten pokój może skończyć się tym, że Ukraina, aby zaakceptować pokój, będzie musiała oddać część swoich terenów. A co Pani myśli o obecności wojsk NATO w naszym obszarze? Mówię tu w kontekście przesmyku suwalskiego. Tu też się coś może zmienić? Myślę, że nie. Na razie to wszystkie wojska muszą być. My musimy bronić granicy i to z różnych powodów. To nie tylko ta wojna, ale też problemy na świecie, bo wiemy, uchodźcy z różnych stron próbują przekraczać granicę, bo pamiętajmy, że to jest granica Unii Europejskiej też, więc my mamy kilka wątków, nie tylko ten jeden wojenny, ukraiński. Więc tutaj musi być NATO, muszą być różne wojska, ale poza tym ja widzę, że jest chęć do tego, żeby te wojska były, dlatego że dla innych krajów to też sposób na zarabianie pieniędzy. No, Donald Trump chce sprzedawać broń. Tak. Co się może zmienić w relacjach gospodarczych Polska-Stany Zjednoczone? Bo na przykład dotąd ten taki dość niski jednak kurs dolara sprzyjał choćby tym, którzy sprowadzają samochody. To nie jest zbyt duży rynek, ale tych samochodów u nas w choćby powiecie białostockim przybyło tych sprowadzanych, importowanych z USA rekordowo dużo w ostatnim roku. Import raczej był większy niż eksport. Ze względu na to, że ten dolar, pomimo tego, że jeśli chodzi o kurs zmienia się, ostatnio złotówka osłabła, ale to nie są aż tak duże wahania, więc ja myślę, że dalej ta współpraca będzie na podobnym poziomie. Jedynie przedsiębiorcy będą wykorzystywali lepsze momenty, bo na tym to polega. Jeśli chodzi o kraj, my mamy dobrą współpracę, ale ona też nie jest aż tak szeroka, bo bardziej Ameryka wchodzi na nasz rynek niż my na rynek amerykański, dlatego że rynek amerykański jest rynkiem trudnym, bo jest ogromnym rynkiem, który współpracuje z Chinami, więc pomimo tego, że też tam odcina się te Chiny, ale one potrafią wchodzić na ten rynek. A poza tym Amerykanie też pilnują tego, żeby samodzielnie też działać. Oni dbają o swoje. Ale to jest mocarstwo największe, więc musi mieć pomysł na siebie, ponieważ teraz ma dobrą sytuację gospodarczą, a zawsze dobra sytuacja gospodarcza jest wtedy, kiedy są wojny. Każdy pozytywny cykl koniunkturalny w Stanach Zjednoczonych jest związany z wojnami, dlatego, że oni zarabiają na sprzedaży broni. To jest naturalne. Jest związany z długością spódniczek, tak? Tak, ogólnie ze spokojem w innych miejscach, więc oni są w dobrej teraz sytuacji, oni nie potrzebują rozszerzonej współpracy, oni chcą, żeby dalej tak działało, tam gdzie mogą oddziaływać i ta wojna, prozaicznie, trochę też jest inna ręka. Co może się zmienić w stosunkach dyplomatycznych Polska-Stany Zjednoczone? Prezydent Andrzej Duda już zdążył pogratulować Donaldowi Trumpowi, mimo że to prezydent-elekt i do zaprzysiężenia jeszcze długa droga, tym bardziej, że w tym czasie jeszcze będą sprawy sądowe. Na pewno będą, ale to są takie życzenia kurtuazyjne. Wypada zawsze gratulować zwycięzcom. Pamiętajmy, że to nie Andrzej Duda jest Polską. Kraj jest krajem. Pogratulował wygranemu w mocarstwie, w państwie, z którym współpracujemy. Bez względu na to, czy on będzie prezydentem, czy ktoś inny. Każdy powinien to zrobić. To jest rzecz naturalna. My jako kraj z każdym współpracujemy. Każdemu powinniśmy gratulować, powinniśmy mieć jak najlepsze relacje, ponieważ przez te kilka najbliższych lat to będzie prezydent. I czy nam on się podoba, czy nam się nie podoba, czy my lubimy jego podejście do nas, czy my lubimy jego podejście gospodarcze, polityczne czy inne, to nie ma znaczenia. My musimy się nauczyć współpracować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Prorektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, dr Ewa Tokajuk była z nami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Gość Radia Jard.